No i stało się. Jestem w połowie drogi, a karta w Lumixie już jest pełna. Okazuje się, że zostały tam materiały z poprzedniego wyjazdu, których zapomniałem skopiować na komputer. Także druga połowa szlaku będzie szła z GoPro. Tutaj widać ładny kawałek odnowionej ścieżki. A na dole taki widok. Za kolejnym półwyspem, tam znajduje się centrum, które można zwiedzić. Bilet kosztował chyba 8 euro w zeszłym roku. Natomiast tak jak mówiłem w poprzednim odcinku na Panasonicu, przejście tego szlaku nie zajmuje dużo czasu. A jak ktoś nie chce wchodzić do budynku, właściwie jest za darmo. Przypuszczalnie prędzej czy później będą barierki i za wstęp będzie trzeba płacić. Natomiast jak na razie jest pięknie. Zbliżania się do centrum, coraz więcej ludzi, już wszyscy w adidasach, jeszcze kilkaset metrów i zobaczę klapki. Tutaj widać, że prace budowlane trwają w najlepsze. Dzielnie i niestrudzenie ogradzają każde możliwe przejście do klifów. Za
pierwszym razem jak tu byłem. Była tylko łąka, na której można było zaparkować samochód i pochodzić sobie po klifach. Tu jest kolejka, żeby wejść na górę. Nie wiem, co komu robi za różnica 5 metrów w takich okolicach. Okazuje się, że od centrum ścieżka jest zamknięta. Także do Dulin chyba nie dojdę. Można by na pałę się wbić, ale jest ryzyk. Także wracam wzdłuż klifów do samochodu.